Witam, witam w moim pierwszym odcinku Darthception Vlog. Znaczy to powinien być pierwszy odcinek, od tego powinienem zacząć. Ale w momencie, kiedy moja rodzina wyjechała do Polski, zostałem sam w domu, automatycznie wskoczyłem w gaming life. I pochłonęło mnie to całkowicie. Więc tak naprawdę, jakby nie miałem czasu za bardzo i ochoty, żeby nagrywać wszystko chronologicznie i to, co miałem w głowie, tylko nagrywałem jakieś moje smutne gameplaye, bo po prostu enjoyowałem się moją wolnością. Ale tak naprawdę to ten kanał mainly powinien właśnie składać się z dwóch części: Darthception, które dzisiaj właśnie zaczynamy, gdzie chciałbym z wami pogadać o waszych opiniach, o moich opiniach na tematy, które lubię, moich pozytywnych spostrzeżeniach i moim krytycznym podejściu do pewnych spraw, a także jestem ciekaw właśnie waszej opinii w tematach, które będę poruszał. Jak na przykład książeczka Przebudzenie Cieni pani Madeleine Rooks. Nigdy kurwa nie czytałem niczego bardziej nudnego niż ta książka. Moje review będzie króciutkie, bo nawet nie zamierzam się na tym za bardzo rozwodzić. Mogę szczerze powiedzieć, że ta książka jest najnudniejszą i najgorszą książką ze świata Warcrafta, ale także najgorszą i najnudniejszą ze świata fantasy, którą ja osobiście czytałem. Może ktoś z was czytał gorsze książki? Może ktoś z was ją lubi, więc poczekam może na jakieś opinie w komentarzach. Nie zapomnijcie nacisnąć subscribe i dzwoneczka, żeby dać mi jakąś szansę się rozwijać. W każdym razie, o dziwo pamiętam ponad pół tej książki, połowę, może nawet większość. Tak czy owak, historia była tak kurwa nudna, że po prostu czułem się, jakbym jechał na powoli idącym jeżu. Za to, z drugiej strony, ciekawą lekturą jest twitterowe konto pani Madeleine. Może uda mi się znaleźć kilka screenshotów, które ja wcześniej znalazłem i mam tu rzucić. Ale to, jak ona pociska białym mężczyzną, strasznie. Widać, że ma jakaś baba kompleksy. Skąd to się wzięło? Nie wiem, może ktoś jej usiadł na głowę przy porodzie. Nie mam pojęcia, ale gdyby się tak zastanowić i w każdym zdaniu, w którym ciśnie białym mężczyznom wstawić inny kolor albo inną narodowość, to wyszłaby konkretna rasistka. Jak taka kobieta była w stanie napisać książkę w sieci Warcrafta? Bo ona w ogóle też pisze książki ze świata Star Wars. Niby jest tam dość poczytna babiczka. Ano w taki sposób, że jej mąż pracuje, oczywiście nie biały, jej mąż pracuje w Blizzardzie, więc tak jak u nas w Polsce, znajomości się liczą. Anyway, nudne gówno, które wpadło mi w ręce, no trudno, przeczytałem, zalicione, nigdy do tego nie wrócę. I tyle na dzisiaj. Podobało się, czy się nie podobało, zostawcie komentarz, palec w górę, palec w dół. Wasza sprawa, może jakiś tego dialog wiąże. W każdym razie zapraszam, bo w tych odcinkach będę miał trochę do powiedzenia, co już się za chwileczkę pojawi na kanale. Muszę przestać te ręce tapirować, bo ludzie marudzą, że laskam albo tapiruję. No ale nie wiem, co mam zrobić. Czy macie za cycki? I tak, zakrywać mój brzuch? Podrapać się po ryju nie mogę? Anyway, live long and prosper. Widzimy się tu albo tam, albo jeszcze tam, albo się nie widzimy. Pozdro!